Szanowni Państwo, drogie koleżanki, drodzy koledzy, chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkich członków naszej społeczności akademickiej, naszej Alma Mater Uniwersytetu Medycznego na koncert dedykowany przez naszych przyjaciół z Filharmonii Lubelskiej, zatytułowany Symfonia Losu, poświęcony nam, medykom. Na koncert, który przekażemy poprzez internet 23 grudnia, zaprasza Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, zaprasza solista pan Wojciech Brodowski. Ten koncert dedykujemy wszystkim melomanom z okazji zbliżających się świąt, ale tak naprawdę przede wszystkim dedykujemy go wszystkim medykom, którzy w tym trudnym czasie walczą ze straszliwą pandemią. Mija 9 miesięcy od czasu, kiedy to stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, na które nikt z nas nie był przygotowany. Mój zespół po raz kolejny okazał, że zawsze można na niego liczyć w każdej trudnej sytuacji. W narażeniu na własne zdrowie i życie, w narażeniu na życie i zdrowie swoich bliskich podejmowali cały czas i podejmują trud ciężkiej pracy, jaką jest praca pielęgniarki i pielęgniarza. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w niesienie pomocy pacjentom zarówno zakażonym SARS-CoV-2, jak i innym wymagającym tej opieki. Myślę, że dzięki naszej wspólnej pracy będziemy mogli w przyszłym roku ostatecznie pokonać te problemy, jakie nas wszystkich spotkały. Bardzo Państwu dziękuję za Państwa zaangażowanie. Zapraszam Państwa na koncert. Dziękuję im, jak tylko potrafię, najserdeczniej, najgoręcej za tą ciężką pracę, którą wykonują od początku pandemii. Mam nadzieję, że te nieśmiertelne partytury, które zabrzmią podczas koncertu, będą źródłem wielkiej satysfakcji i te pierwsze nuty, które zawiera Symfonia Beethovena, słynny motyw losu, który w alfabecie Morsa oznacza literę V. Niech to będzie początek słowa Wiktoria. Miejmy nadzieję, że dzięki wspaniałej pracy, ofiarnej pracy medyków, te następne lata będą pełne szczęścia i pełne zdrowia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Szanowni Państwo, drodzy melomani, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia za pośrednictwem internetu chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu zespołu Filharmonii Lubelskiej. Szczególne słowa chciałbym skierować dla pracowników służby zdrowia, bo ten dzisiejszy koncert to nasz prezent dla tych wszystkich, którzy walczą z pandemią. Pozostajemy z szacunkiem i życzymy wytrwałości w tej bardzo trudnej walce. Dziękujemy bardzo.